Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film taki troszeczkę sprostowujący. Poprzedni film, pod ostatnim filmem, ojejku, jest bardzo dużo negatywnych komentarzy na temat moich włosów. I chciałam Wam troszeczkę o tym opowiedzieć. Jak wiecie, ja moje włosy pierwszy raz przedłużyłam kilka miesięcy temu, chyba w październiku, coś takiego, wrzesień, październik. Te włosy wtedy miały 40 cm, a te, które teraz założyłam, mają 65 cm. I historia tych włosów jest taka, że po prostu bardzo chciałam mieć długie włosy, a niestety w trakcie ciąży i jeszcze troszeczkę wcześniej te włosy bardzo mi się osłabiły, wykruszyły i ciężko było mi je zapuścić. To znaczy pewnie bym zapuściła, ale długo bym na to czekała, a chciałam te włosy mieć już. Także zdecydowałam się, że tym razem umówię się do Postka, który robi włosy, przedłuża włosy od naprawdę długiego czasu i umówiłam się z nim, zamówiłam włosy tym razem z firmy Bellamy i właśnie 65. Także byłam bardzo tym podekscytowana. Wiecie, no to już są długie włosy. Bardzo mi się podobają naturalne włosy, natomiast jeżeli one są fajnie wystylizowane, a taki kuc spuszczony za pupę, nie do końca mi się podoba. Ja właśnie chciałam mieć dłuższe włosy, chciałam sobie fajnie je kręcić, prostować, także zdecydowałam się na te 65. Przyszły włosy, umówiłam się do Postka i przedłużyliśmy. Tak naprawdę zrobiliśmy tylko jakieś refleksy tutaj na górze, nie chcieliśmy totalnie ruszać tego spodu mojego, żeby te włosy mogły sobie odżyć, odrosnąć. Także tych włosów doczepianych również nic z nimi nie robiliśmy, nie farbowaliśmy, tylko delikatnie podcięliśmy i one były delikatnie, troszeczkę podcięliśmy, ale one były dalej bardzo, bardzo długie i przez ten kolor, które one miały, taki bardzo, bardzo jasny blond, może taki wpadający nawet w platynę, one wyglądały bardzo sztucznie. Od razu jak byłam na fotelu u Postka, to Postek powiedział: zobaczysz, że wrócisz do mnie i powiesz, żebym ci podciął te włosy i coś z nimi zrobił. Ale ja mówię: nie, nie, może nie. No i tak z tymi włosami wyszłam. Nagrałam dla Was film i już jak byłam z Luką na walentynkach w Raflesie, to pierwszy raz umyłam te włosy, sama sobie je wysuszyłam, nie wyciągnęłam na szczotkę i powiedziałam, że coś z nimi jest nie tak, także muszę się umówić do Postka. Zdecydowanie ta długość jest nie dla mnie, kolor również i jak wróciłam, to Postek powiedział: mówiłem ci, że wrócisz. Także od razu zajęliśmy się włosami, tak naprawdę nałożyliśmy toner na te doczepiane włosy i je podcięliśmy. Na ten moment te włosy, spójrzcie, wyglądają tak. Ja co prawda przez ostatnie kilka dni miałam te włosy zakręcone, pofalowane i tak wydaje mi się, że te włosy wtedy wyglądają najlepiej. Nie widać, że one są sztuczne, znaczy one są prawdziwe, z prawdziwych włosów, ale wiecie, że nie są przedłużane, a tutaj jednak troszeczkę, no troszeczkę to widać, wiecie, ja mam swoje włosy dotąd, więc to wszystko nie jest moje. No ciekawa jestem, jak Wam się teraz podobają te włosy. Dużo z Was pisało, że nie, tamto były tragiczne, no możecie sobie poczytać komentarze pod ostatnim filmem. Ja totalnie to wiedziałam, że te włosy wyglądają źle, ale byłam ciekawa Waszej opinii, dlatego też wstawiłam ten film i nie wstawiłam Wam tego, co już później poprawiliśmy u Postka, a wrzucając ten film już miałam właśnie te włosy. Także wrzucę Wam teraz materiał od Postka, taki krótki, jak poprawialiśmy te włosy. Wpadłam do Postka kilka dni później, ponieważ stwierdziliśmy, że jednak tamten kolor nie wyglądał dobrze, prawda? Te włosy tak wyglądały za sztuczne, więc wpadłam na poprawkę. Przyciemniliśmy troszeczkę, kolor był bardzo ładny, ale jednak wyglądały te włosy jak troszeczkę peruka, także... Na życie było za ciężko. Tak. Teraz są takie naturalne bardziej. Podoba mi się. Chowaj rękę! Sorry, będę miała we włosach. Pamiętaj, żeby to mocno nie przyciąć. Kamerujesz? Co kamerujesz? Film. A mnie też nagle? A chcesz być? A to by robić wszędzie. Co chcesz powiedzieć? Cześć, to ja Ada, ale poszła Ewelina do domu. A ta kontroluje, czy dobrze są włosy zrobione. Z batem nad Postkiem. Źle, poprawiaj. Teraz możesz rzucić do tyłu normalnie. A co, wtedy nie mogłam, bo gorzej wyglądały? Nie, nie mówiłem, że nie rzucaj do tyłu. No.
Nie, to dobrze. Widzisz, dobrze, że przeszłam na taką poprawkę. Nie wiem, dlaczego nie nagrałam wam już samej fryzury końcowej. Jak miałam ładnie wystylizowane włosy. Chyba Luka nagrywał wtedy jakiegoś live'a i się tym zajęliśmy, prawda? Ostatni raz, tak? I zapomniałam w ogóle, że miałam wam coś dograć. Także tak na ten moment te włosy wyglądają. Ja sobie je dzisiaj zrobiłam steam podem i delikatnie wyciągnęłam na szczotkę. Z tą szczotką to ja się dopiero uczę, także na pewno będzie coraz lepiej. Nigdy nie potrafiłam wyciągać na szczotkę, ale teraz muszę się przy takich włosach nauczyć. Także ciekawa jestem, jak teraz wam się podobają te moje włosy. Kolor jest zdecydowanie naturalniejszy. No i wiadomo, no tutaj te końce może być to widoczne, że to są włosy nie moje, ale jestem bardzo zadowolona. Marzyłam, żeby mieć z powrotem takie piękne, długie włosy. Jak już sobie je tylko jakoś fajnie zakręcę, to też wam pokażę. Jeżeli będziecie chcieli umówić się do postka, to wam zostawię Instagram w opisie. Do niego chodzi naprawdę masa gwiazd i nie tylko, równie fajnych dziewczyn. Także jeżeli będziecie chciały sobie coś zrobić z włosami, to naprawdę polecam. Ja jestem bardzo zadowolona. W końcu wyglądam jak człowiek, bo te ostatnie włosy, one już były takie wyszarpane, źle się sprawdzały i powiem wam, że te włosy z Hair Talka, które miałam za pierwszym razem, one po kontakcie z chlorem na Dominikanie zrobiły się takie rudawe i wtedy wam mówiłam, brońcie Boże, nie wchodźcie z takimi włosami do chloru. A jak byliśmy na walentynkach w hotelu, weszłam z tymi włosami. Pierwszy raz to w ogóle miałam je gdzieś wysoko spięte, a za drugim razem zamoczyłam te włosy i nic się nie stało. Także bardzo możliwe, że po prostu tamta marka nie do końca jest dopracowana i dlatego nie można w nich wchodzić do wody z chlorem. Tak, kochani, tak te włosy się prezentują. Cały czas je tak, wiecie, dotykam i poprawiam. Pokażę wam może jeszcze tak. O, naprawdę jest ich sporo i czuję się w nich o wiele, wiele lepiej niż w poprzednich. Także jeżeli wam się będą one podobały, to się będę cieszyła, a jeżeli nie, no to trudno. Najważniejsze, że ja się czuję w nich lepiej. Jak założyłam te włosy, to mówię, Boże, wtedy byłam chyba z Jurym Victoria's Secret, mówię, Boże, w końcu się czuję kobieco, pięknie, także jestem z nich zadowolona. Dzisiaj jedziemy do Zakopanego i jedzie z nami trochę osób. Jedzie Luki mama, Luki siostra, Luki ojczym, jedzie moja mama ze swoim partnerem, jedą jego córki, jedziemy my, także naprawdę jedziemy sporą ekipą. O 17:30 chyba jedziemy, tak? Wypożyczyliśmy specjalnie samochód na tę okazję z tego względu, że nasz jest za mały i przymierzamy się do kupna większego samochodu już od roku. Tak zgodnie z planem jedziemy na razie. Tak, zgodnie z planem. Także no, ten samochód jest za mały w taką trasę, jedzie też z nami moja mama, jej partner z córkami dojeżdża dopiero jutro, także w tyle osób zdecydowanie musimy wziąć większy samochód. I teraz tak myślę, dlaczego nie wzięliśmy mojej mamy samochodu. A, bo ona zostawiła samochód gdzieś indziej. 11 która? 37. To muszę już wyjeżdżać. Jadę właśnie na paznokcie. Taki sobie zrobiłam ostatnio dzień, wczoraj i dzisiaj, regeneracyjny. Powrót do normalności. Mam już taki duży odrost, mogę wam to pokazać. Tak to wygląda. To jest spore. Już mi... O Jezu, coś nie łapie. Już jak cokolwiek robię, to one mi się tak zaginają, więc muszę coś z tym zrobić, tym bardziej, że będę jeździła na desce w Zakopanem. Wczoraj byłam na depilacji, na pedikurze, co? Fajnie, nie mogę się doczekać. A ty z Nienią. Dobrze. No, także dobrze. Ale zaraz jadę. Dobrze. No ale tak w bluzie, we wszystkim. No nawet jak się wywrócę, to przecież pojadę do hotelu. No tak, to jest obok. Obok rezydencji jest to. Nie będę siedział, nie wiadomo ile, no. Dobra. Dobra, to zabieram was na paznokcie. Nie wiem, czy coś tam nagram, bo ja się wstydzę zawsze tam nagrywać. A za mój statyw służyły mi pudełka z Cybexa. Tutaj, kochani, przyszedł nam nowy wózek dla Szarlotki. Kochani, jak tylko mnie nie będzie, to proszę go zmontować. Dobrze? Bo dobrze, wczoraj miałeś to zrobić, kochani, i jak wrócę, to wam go pokażę. Z naszą córką. To nie jest łatwe teraz, wiesz o tym. Ona wszędzie lata, biega. Dobrze, ale proszę się, żebyś to zrobił, dobra? Wtedy pokażemy wszystkim, bo sama jestem ciekawa, jak on wygląda. Jeszcze go nie otwierałam, także jak wrócimy, to podobno będzie. A to moja cała stylówka na dzisiaj. Kosmiczne buty. Moon boots, oczywiście biorę je ze sobą. Kupiłam nowe. Ja nie wiem, mam jakiegoś bzika na punkcie tych butów. Całe w panterkę, także później wam też je pokażę. Wczoraj byłam też w Louis Vuitton i kupiłam dwie torebki. Stwierdziłam, że tak jakiś miałam taki dzień zakupowy, także futerko, czapeczka, torebka
i lecimy. Uber już przyjechał. Wyszłam już z paznokci i zrobiłam sobie czarne z takimi, widzicie to, z takimi złotymi szampańskimi kropeczkami na każdym paznokciu. Wcześniej powiedziałam wam, że się wstydzę nagrywać na paznokciach. Ja wielokrotnie nagrywałam wam paznokcie w innych miejscach, natomiast tutaj nikt nie wie, że ja nagrywam na YouTubie i mi jest z tym bardzo dobrze i chcę być po prostu taka incognito, także o to z tym chodzi. Czekam na moją mamę, jest w sklepie tutaj obok i jedziemy jedziemy po sushi i do księgowej. Mamy dzisiaj troszeczkę do ogarnięcia takich spraw firmowych, ale cieszę się, że mam pazurki. Wszystko gotowe na wyjazd. Zawsze lubię tak sobie zrobić właśnie dzień lub dwa. W sumie wczoraj byłam na paznokciach, na depilacji. Tak wiecie, tak świeża pojechać na wyjazd. To tyle. Się rozgadałam. Ludzie niektórzy nawet w krótkich rękawkach chodzą. Także jest naprawdę bardzo przyjemnie. W Zakopanem podobno też ma być ciepło, także nie wiemy jak z naszym kuligiem. Umówiliśmy się na kulik, no ale zobaczymy. Jeżeli nie będzie śniegu, to wtedy wiem, że nie będą sanie, tylko jak to się mówi, bryczki. Także zobaczymy co z naszym kuligiem. Mamo, co tak długo? Długo, długo się czeka na ciebie. Jak to na mnie? To ja ciebie czekałam tutaj. Ja już jestem gotowa. Będziesz jeszcze coś mierzyć? Tak. Sorry, teraz dzięki. Poczekam już chwilę, poczekam. Jak myślisz? Nie podoba mi się. Nie musi się tobie podobać. A, nie wiem, taka przymierzalnia jest zajęta. Dlatego mama mierzy tutaj, ale nie. Co ty? Nie do końca, powiem ci. Mi się podoba. Jest miło. Ale nie wygląda szałowo. Jeszcze będzie ci tutaj na brzuszku się odznaczać, bo jest ja taka leja. No, nie, ale nawet jak się najesz, to każdy ma. Nawet chude osoby mają taki delikatny bunio. Wiesz co? Nie. Idziemy. Tak rzadko sobie też kupuję, jak mnie zachęcasz. Bo ja chcę, żebyś sobie coś fajnego kupiła. Bardziej chodziło mi o to, że chcę już jechać, ale nie, naprawdę nie podoba mi się ta spódniczka. Gdzie jest? Teraz na pół roku coś o Jezu! Wybacz. Ale nie, naprawdę nie była ładna. Ja bym ci powiedziała, jakby była ładna. Taka, ale może faktycznie kolor mi się nie podoba. Taki dziwny, blado tak byś o? Wyglądała w tym. O Jezusiu. Luka w ogóle usypiał nie, więc... Więc co? No, tylko mi napisał, żebym weszła, bo... A, to się nie widziałeś z nim? Nie widziałam się z nim, nie, on usypiał. Przecież to jest wszystko, nawet mamy grzybki od babci Geni. Nie, to jest po prostu chlebik, tylko świnki tutaj wpuścić, żeby wyżarły to wszystko. O Jezu. Dobra, jedziemy do księgowej, bo już nie zdążymy nic jeszcze raz. Ale mówiłaś, że do księgowa... Jest 15 po. Nawet a mówiłaś, że księgowa później można przyjechać. O, w pół może. Aha. A mamy do niej, wiesz... Tylko ja sobie teraz muszę przypomnieć, jaka tam jest ulica. Boże, no to będzie mi brzuch bolał. Czekaj. A może na dłużej jest i można zadzwonić nie, i zapytać? Nie, ona jest od rana. Nie, no jedziemy i wiesz. I później widzę, że jest ładowarka dzisiaj. Wczoraj nie było. Jest postęp. Cieszysz się na wyjazd do Zakopanego? Bardzo. Co z naszym kuligiem umówiony? No nie wiadomo, czy się uda kulik, ale może się uda, bo w ale ja mówię nawet padać. Tak na bryczki. Jest, nie? Wiesz co, jest jakby opcja jedna, druga. Jedna jest na górze, na Głowce, druga jest w Kościelisku, więc zobaczymy, którą wybierzemy. Maybe it's 'cause we're young, got time and we're wasted, got no plans for the night. Dzień dobry. Jak było bez mamy? O nie. Co tu dzisiaj już wypatrzyło? Na blacie są. Jak to jest możliwe, że ty już kamerę wypatrzyłaś? Wypatrzyłaś kamerę? Skarbie mój piękny. Dzień dobry. Jak było z tatą? Słyszałam, że wózek zmontowaliście razem. Tak? Stoi tam za nami. Pokażemy wszystkim, jaki piękny. Jezu, ja cię nie mogę. Ja się tak stęskniłam za moją niunią. Dawaj ją tutaj. Ale piękny buzio masz, Groszku. Przepiękny. Jak wiecie, my kochamy wózki Cybexa i mamy tutaj nowy wózek od Jeremiego Scotta. Jeremy Scott zaprojektował ten wózek specjalnie dla Katy Perry i jest przepiękny, czerwony, z kokardą, myszki, Miki. Stoisz? Sama weszłaś, tak?
Uważaj, bo jak wózek pojedzie. Przepiękny, naprawdę jestem tak zadowolona. To jest wersja Mios i ten wózek jest mniejszy. Zobaczcie, tutaj mamy mniejsze koła niż w tym naszym klasycznym, gdzie mamy wózek ze skrzydełkami. On się po prostu lepiej składa, jest mniejszy i możemy sobie go zabrać w podróż. Tak? Mniejszy jest wózek? Podoba ci się? Wsadzimy cię do środka. Podoba się? Ładnie, bardzo ładnie. Tutaj chyba tato jeszcze siateczkę musi na nóżki zamontować. Bardzo ładne. Dajcie znać, jak wam się podoba. To już na takie właśnie wiosenne wypady. Uważaj, bo nie jesteś zapięta. Piękne, mi się tak podoba. Wrzucę wam link w opisie. Będziecie mogli sobie poczytać troszeczkę więcej na temat tego wózka. Wrzucę wam stronę Cybexa. Tak? No tato. Tato nie... zamontował siatki. Nie wyleciała nam. Zobacz. To jest taka torba chyba do wózka. Tutaj będziemy mogli zaczepić. Tak? Piękna z kokardą. Proszę.